czwartek, 29 lipca 2010 roku. Ciało świętej pamięci prezydenta miasta Suwałk Józefa Gajewskiego zostanie wystawione w sali 26, tak zwanej sali Rady, obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, od godziny 20 do godziny 24. Także mieszkańcy Suwałk następnego dnia, w piątek 30 lipca, będą mogli pomodlić się przy ciele zmarłego od godziny 8 rano do godziny 11. O godzinie 12 w piątek 30 lipca 2010 roku ciało świętej pamięci Józefa Gajewskiego zostanie wyprowadzone z Urzędu Miejskiego w Suwałkach do konkatedry świętego Aleksandra. Tam o godzinie 12.30 odbędzie się msza żałobna, koncelebrowana. Mszę świętą odprawi ksiądz biskup Romuald Kamiński, biskup pomocniczy Ełcki. I po mszy świętej w asyście honorowej trumna z ciałem świętej pamięci Józefa Gajewskiego zostanie przewieziona na cmentarz parafialny na ulicę Bakałaszewską. Tam spocznie w grobowcu.